Cześć, witajcie, jestem Matus i dzisiaj chciałbym Wam pokazać trzy najciekawsze pozycje broni, czyli w skrócie mówiąc view model w CSGO. Jestem chory, więc z góry przepraszam za mój głos. Dla osób, które nie wiedzą, co to jest view model, a wiem, że na pewno takie są, to jest to po prostu położenie naszych rąk razem z bronią na ekranie. Wiem, że nie ma czegoś takiego jak najlepszy view model, bo to każdy dostosowywuje do siebie. Ja po prostu chciałbym Wam pokazać trzy moje propozycje, które mogą Wam się spodobać. W opisie daję również link do mapki, gdzie możecie ustawić samemu view model. Aha, no i jeśli chcecie, to możecie spróbować wbić 7 łapek w górę. Dacie radę? Wydaje mi się, że będzie ciężko, no ale liczę na Was. Pamiętajcie. Pierwsza opcja lekko oddala nam broń, sprawiając wrażenie lekko mniejszej i ukazuje więcej samych rąk. Wydaje mi się, że jest to fajna opcja dla ludzi, którzy grają na większych monitorach z dużą rozdzielczością. Druga sprawia, że broń jest lekko przesunięta w prawo i odrobinkę wychylona do przodu. Fajna sprawa i na takim view modelu osobiście od dzisiaj będę grał. No i ostatnia propozycja ode mnie jest bardzo ciekawa. Różnicę chyba sami dobrze widzicie. Nie mogłoby tutaj tego nie być, bo wiem, że są osoby, które lubią taki styl i bardzo chętnie by z niego skorzystały, a być może nie słyszały nigdy o czymś takim. Broń jest po prostu po środku. Nie powiem, ciekawe. To już na tyle, mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, kliknijcie suba na kanale, no i napiszcie, z jakiej opcji wykorzystacie, czy może jakaś inna. Piszcie, jestem bardzo ciekawy. Wbijajcie również na Snapa, Facebooka, Instagrama, te wszystkie social media, które są podane poniżej. No i co, trzymajcie się i do następnego, cześć!